Witamy wszystkich tutaj zgromadzonych reporterów i fotoreporterów i dziennikarzy. Szykujemy się na zawody mistrzostwa, drugie mistrzostwa Polski w sportach przygodowych. Dojedziemy na Kubalonkę i będzie wesoło. Ważne, że jest piwo. Jak zawsze, wyruszyliśmy busem w stronę Kubalonki. Jedziemy się zmęczyć troszeczkę. Jak, Grzesiu, humory? Jest. Na razie jest dobrze. Jest ciepło, ale fajnie. Jest klimatyzacja. Damy radę. Połączona ekipa w busie, ski jumping. Witamy tatka. Cześć, Tadziu. Witam. No, tutaj Pawła. Cześć, Paweł. Aj. Będzie dobrze. Reprezentuję firmę X-Training, świat przygody, która ponownie miała przyjemność dla Was zorganizować kilka męczących konkurencji. W tym roku na słońcu dokładnie po raz trzeci. Mam nadzieję, że po 30 będziemy celebrować. Dobra, są pale. Moi drodzy, to właśnie, jak widzicie, pierwsza rzecz, która stoi przed Wami, to jest pojazd, który nazywa się Segway X2, wersja terenowa. Tutaj będziecie uczyć się jeździć na tego typu urządzeniach bardzo ekologicznych. Więc to są urządzenia elektryczne, które naprawdę radzą sobie dzięki tym oponom reduktorowi bardzo, bardzo dobrze w terenie. Można nimi pojechać pod górkę, z górki, można jeździć po dziurach, w lewo, prawo. Sam się zresztą przekonacie, bo nie jesteśmy przecież na Wembley, tylko troszeczkę górek się tutaj znajdzie. Na tym będziecie się uczyć, tak jak powiedziałem, potem będzie do przejechania specjalny tor na czas. To będzie pierwsza konkurencja. Druga konkurencja, którą dla Was przygotowaliśmy, to są alkogogle. Na pewno o nich słyszeliście. Używa je często policja w różnego rodzaju. Są takie specjalne gogle. Przejdziecie trasę i potem również na czas będzie trzeba przejechać. Bardziej wymagająca. W zimie mieliście biegi narciarskie, prawda? A w tym roku macie rowery, czyli wyścig XC. Trasa jest przygotowana. Tutaj mamy miejsce startu. Są rowery indywidualnie na czas. Mamy tutaj rozłożony dla Was również profesjonalny pomiar czasu firmy. Ta zrobiona zostanie szybko przebita. Na strzelnicy biathlonowej u góry jest idealna trawa i tam będziemy ciągnąć zorbę zakładem. Praktycznie tak samo, jakbyście lecieli w bus. Słuchajcie, ja Was, dziewczyny, podzielę teraz, ok? Przydzielę do poszczególnych zespołów. Wy dwie pójdziecie do Kuby. Bardzo proszę, podejdźcie do niego. Wy dwie dziewczyny pójdziecie do Michała. Michała tam bramkę otworzy, czyli po trzech na razie. To Was trzech od razu tutaj. Panowie, Was trzech od razu tutaj do Onda. Was trzech tutaj. No i Was trzech musi zajść. Kto jeszcze nie ma? Kuba nie ma. Aha, to Wy od zorby zaczyna się, to macie wesoło. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj widzę, co się przygotowali. No i to właśnie, czy masz już ewentualnie jakiś zespół jako faworyt? No na razie tutaj, no tak się właśnie Grzesiu zastanawiasz, co? W zeszłym roku tu wiem, Gosia jest niezła. No wiem, że Robert Ozdak jest też niezły, w zeszłym roku był zwycięzcą. Wiceliderem. Robert, pozdrawiamy, trzymamy kciuki. Kasia będzie pewnie wiedziała, kto w zeszłym roku zwyciężył. Kasiu, Silesis, super. Kasia, w zeszłym roku kto zwyciężył? Wszystkie są Silesis. Silesis chyba. Z TVS-u, tak. Ta ekipa z TVS-u. Czy mamy kogoś z TVS-u? Nie mamy. Nie mamy, no właśnie, z telewizji też. Ale nie mamy Orange Sport. A, Orange, super, dobrze. A, że teraz wszyscy idą na próbę. Państwo, ja już przychodzę do tych, którzy są pod wpływem. No widziałem, że były ogromne problemy. Po kolei przestawiamy się. Jak było? Przestać mnie. A, trudno. Ja chcę sobie zdjęcia, bo jak tak, zdecydowanie. No, różnie tu się możesz mieć. Grupę, 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 o Boże, proszę. Mógł pokazać, jak to będzie w swoim wykonaniu alkoholu? Tak, od razu, tak, uwaga. To słuchajcie, rozejrzmy się, będziemy towarzyszyć Grzesiowi, zobaczymy. Panowie i panie, zapraszamy na przejazd alkoholu. Myślę, że czegoś próbowałeś. No, pomału, widzicie, macie okazję, przy okazji się przekonać, no, który słuchaj, udało się. Ja oby tu chodziły. No, Grzesiu. Teraz Grzegorz Granica, Winterschuss.pl wciska się do środka tej czarnej dziury. Jedziemy, Grzesiu! Grzesiu rusza. Dokładnie rusza kład, a Grzesiu kręci się w środku.
Grzesiu robi jaskółkę. Tutaj jest, rozpoczęła się już konkurencja na rowerach. Prawdopodobnie Kasia Iskierka? Tak, Kasia. Kasia. Wypadło ci? Nie, dobrze jest. No. Tak, dopnij się dobrze, dopnij. Przeciągnij troszeczkę pas. O, zawodniczka prowadzi rower. Nie wiadomo, co się stało. Następny zawodnik skończył z orbing. Jak wrażenia? Może być? Może być. Spodziewałeś się większej adrenaliny, czy jak to przeszedłeś? Nie, dobrze. Żeby zapiąć się przede wszystkim. Dobrze, dopasowanie, bo to można tak latać, że... A ostatnia osoba na 6, a później zobaczymy, jak to będzie nie nasze. Tak, żeby tutaj było dokładnie delikatnie. Ręczy do przodu, żeby nie popełnić błędu, jak się popełniła Paulinka. Teraz, bardziej do przodu jeszcze. Aż trudno uwierzyć, czy wyszelamy, drodzy Państwo, przy takim pogodzie. Ania Walczyńska rusza kładę. Ale jest dobrze, tak? A, czyli dokładnie. Zobaczymy, kogo teraz mamy, pani sędzino? Wojtka, w jakim czas Bartek uzyskał? Dobry, 56-50. Bartek, gdzie jesteś? O, tak powolutku się jedzie tym kładem, widzę. Jakie wrażenia? Sędzinę posadzimy na tym i ona tam poprawi czas. Będzie 50 sekunda, ale nie, on teraz pokazuje i... Ala Kosman w środku, przypięta. Następna zawodniczka wsiada do kuli. O. Jak w środku się czujesz? Strasznie. To jak się dopniesz i pojedziesz, będziesz strasznie się czuła. Tak. Więcej obrotów wtedy, na to byłem nastawiony. Bo ty jesteś hardrockowy, jakbyś wypił ze 3-4 piwa, to już byś miał po jednym kółku wiedzieć. Ale ogólnie fajna sprawa. Czyli, ale poczekaj, tutaj dopiero cię czeka. Tutaj Grzegorz przygotował taką imprezę, że wszyscy... A tutaj zobacz, ten pan, który skoczył niedawno 18 lat, ma te okulary założone na te lekko przypuszczone siwizną włosy. Niedawno skończył 18 lat, ale słuchaj, jest mistrze. Minutę 20 pojechał, żadnego pachołka nie zdrocił i Dziennik Zachodni jutro będzie pisał o tym, no, jak się poradzi. No właśnie, tutaj już jest pierwszy dom. Które z Zorbingów przyszły. Są, nie są. Narzędzia są wspaniałe. Trochę się kręci w głowie. Poczekaj, to jeszcze jest pikus. Dopiero tutaj się będzie kręciło. Szczęść panów sobie zdążyłem pooglądać sprzęty, natomiast powiem tak, rowerki są nowe praktycznie wszystkie. Czy ktoś z was nie jeździł już na rowerze? Grzesiu, nie. Mamy powietrze, dwa hamulce, wszystkie rowery mają hydrauliczne, hamulce tarczowe. Hamulce są bardzo mocne, nie bardzo dostosowane. Właśnie, widzisz, samo jedzie? Tak, do rowerów. No i powiedz, bo widziałem, że wyglądało to dobrze. Bardzo fajnie sobie radziłeś. Pierwszy raz? No proszę. Tu kolejny zawodnik. No dobrze, dobrze. A jakbyś miał tak tym amatorom doradzić? Oczywiście ci, którzy ukończyli. Co największą trudę? Spróbuję sobie również na tym urządzeniu. Na kładach, na skuterach jeździłeś, to teraz Leszek. No Leszku, spróbuj, pamiętaj, tylko po prawej stronie go masz wziąć i ruszaj. Nie z tej strony. O, tak i jedziesz. No i próbuj. I tam pamiętaj o te 360 stopni. Każdy pachołek 10 sekund, lepiej wolniej. Dobrze, dobrze. No Leku, świetnie. Kapitalnie sobie radzi. Którzy chodzą jest Jurek. Jureczku, proszę, też sobie tutaj wciągniemy. Człowiek, orkiestra, człowiek, który czuwał nad bezpieczeństwem zawodników, skoczków. Ten, który przygotowywał skocznie do Pucharu Świata, pierwszego Pucharu Świata zimowego. To chodził na awatar. Poszła. To jest teraz... Ania. Jademy! Ale no, za lekką, nie? Bo miał najlżejszą, a to jednak... Ja, ale to teraz pod górkę dobrze. Tak, tak, teraz pod górkę fajnie. Na... Idzie fajnie.
Walczy. O, teraz już będzie Dziesiu. O, tu właśnie, dawaj. 50, jest ostatnia prosta, czy będzie 1, 2, 3, 4, 5, a i zobacz, 1, 95, 21, Daciu. No właśnie, tyle jakiś jest problem, tak. A, widzisz, tutaj właśnie, bo moja tarzy, no właśnie, lubię ten problem, gdzie był największy problem? Na tym No właśnie, było widać. Zdekamowało. Zdekamowaj, zobaczymy. I teraz, drodzy Państwo. O, dobre, 44, dawaj, Leszku. No, będzie chyba słabszy czas. 48, 9, 50. I tutaj, żeby nie popełnić błędu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a nie ma, 58, 93, no właśnie, drodzy Państwo, wydaje się, a my chyba warto wróblach jadą, no widzisz, Leszku, wydaje się, no jednak nie do końca, właśnie, Leszek zadowolony, zapytamy się, jego, gdzie popełnił największy błąd. A, silnika i tej manetki gazu. A teraz mową, właśnie, kogo teraz mamy? Pawła, tak, Paweł. Guzik, no Pawełek, dawaj Pawełku. No, o to chodzi, nie? O to chodzi. Zobacz. Zobaczymy jaki czas. Najlepszy do tej tutaj w tej grupie najlepszy czas był 1.48, jak dobrze pamiętam. I zobaczymy jak będzie dalej. No Czeski tutaj właśnie Robert się już patrzą właśnie jak to będzie dalej. Czeski już ma dosyć, a dopiero dwie konkurencje za nim. Ala 3.15, co ciężka była górka? A, no właśnie, tam już na proste spoko, tutaj na trudniej nie, tu jest spoko. Co? Tu jest spoko, a tam jest spoko. Aha, tu jest spoko, a tam, no tak. No zobaczymy, czy tam ktoś trenuje, trenuje. Zobaczymy, aha, za chwilę wy przyjdziecie. I co? Grzesiu mi tylko uniósł kciuk do góry i popatrzmy. 23. Minuta? 23. Tak, o 3 sekundy. Dwóch liderów? I to jest bardzo... W czym była największa problem? W czym największa trudność? W czym? Nie, no, że się dwoiły te słupki, ale... Trzeba było zasuwać. No właśnie. Mężczyznom się dwoiły, kobietom się nawet dziesięciokrotnie tam się robiło, tam tych słupków, dużo więcej. O, tu jest lider, tak? Tu jest lider na rowerze? Nie. Były, rozumiem. Ile na rowerze miałeś? A na rowerze to w ogóle. Jeszcze nie jechałeś? Już jechałem na rowerze 2.30. 2.30. Lider ma 2.5. Gdzie on jest? Tutaj gdzieś się nam schował. Lider 2.5, minuta 20 na... kładzie, tutaj mamy walkę o goglach, tam jest, jak dobrze pamiętam, 50 chyba 3 sekundy. Kolega drugi, minuta 23, minuta 25. W czym największa trudność? Wszyscy jechali już tej grupy? Wystarczy znaleźć sposób. A, sposób trzeba znaleźć. Słyszałeś, Grzesiu? Mówi, że trzeba znaleźć sposób. Zobacz, znalazła sposób, ale na... A, dobrze, słusznie, na koniec. Ja tylko się zapytam właśnie Elu. Czy ktoś ci to podpowiedział, czy sama na to wpadłeś? Sama na to wpadłeś. Dobrze, na razie nie zdradzamy. Grzesiu nam też już mi na ucho powiedział. Ela już ma sposób na to, ale żeby wszyscy, każdy miał również... O, trzeba podprowadzić kolegę, bo kolega ma w ten sposób, nie mówimy na razie głośno. Sam wpadłeś na ten pomysł? W czym był największy problem? Nie zdradzamy tego twojego sposobu. W czym był największy problem? Największy problem? Usiąść. A rozumiem. Czyli jednak jak jest pozwolę, to dobrze mieć kolegę, który nas doprowadzi. Tak, dokładnie. Dziękujemy. Sposobu na razie nie zdradzamy, bo jeszcze dwie ekipy. Tak, panie Grzegorzu? Grzesiu? Jedna ekipa czy dwie? To tak jakby poruszali się jako egzorba w tańcu. Maksymalna odległość. A. Maksymalna odległość to jest 200 metrów, bo można górkę. Można z górki puszczać zorbę na linę. Ja właśnie za chwilę, no właśnie. Drodzy Państwo, z tych informacji. Pierwsze, te gogle.
One imitują według producenta 1,5 promila alkoholu we krwi. Niektórzy twierdzą, że mniej, niektórzy twierdzą, że więcej. Niektórzy mówią, że więcej. Tak jest, tutaj popatrzmy, czy to już jest startnie. Na razie są próby. Policja, za chwilę to zrobimy. Szkoleń i tak dalej. Jest to bardzo fajne urządzenie. Takie maszyny nigdy nie miałem. Będziemy z zadaniem przejechani. Czek, to ubrałam, wiem, przez więcej. Na po wyznaczonym torze na czas. Się też wydaje, że więcej. No. Tak więc naprawdę. Najważniejsze powoli, chociaż przypomnę, najlepszy czas 58 sekund plus 10 sekund za dodatkowy pachołek. No a teraz widzimy właśnie Marcelina, teraz jak widzę, Marcela sobie radzi, czy już Marcelina przejechała troszkę? O, proszę. Jedna pani zapytała mnie, naciągając cięciwę, mówi, proszę pójść na proszę, co? I to dzięki nie się udało. No właśnie, tak jest. No właśnie, tak. Witamy się Roberta. Robert? No skoncentrowany, zobaczcie jak jest Robert skoncentrowany, na razie bez alkogogli, ale Robert chodź tutaj, powiedz swoje pierwsze wrażenia, no i oczywiście w czym największa trudność. No i teraz no Ania, no popatrzmy. Pierwsze wrażenia były takie, że Ala. No właśnie. Największa trudność to, żeby się zmieścić tam między pawołkami, bo ogólnie tor pokrzanie. O, proszę, Alicja, jak sobie radzi w Polskim Związku Narciarskim. Ale też z nami jeździła już wcześniej w tamtym. A, dlatego ma taką wprawę, świetnie. Tam widziałem, że troszkę były problemy na podjeździe, bo tylko miała 3.15. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradzi. No a jak będzie w alkogoglach? Czy już miałeś takie doświadczenie wcześniej? W alkogoglach nigdy w życiu. No i powiem ci, że ci, którzy nam tutaj przekazywali informacje, panowie widzieli nawet do 4 słupków, gdzie był jeden. Pani widziały nawet po 10. Czyli uważajcie, że tam jak będziecie widzieć 10, to nie wiem, jaka pani Grzesiu, jaka jest podpowiedź, jak widzą. Grzesiu? A jak jest? Nie słyszy Grzegorz. O, uwaga, no dobrze, no faktycznie, ale widać, że no Ala, no. Brawo! Ty zobacz, jeszcze nawróci sama. No brawo, Alu! No proszę, gdzie... Jest skoncentrowana, widać. Tak, no słuchajcie, wiecie jaki czas jest? 58 sekund było... Jaki ma czasy, pokaż. Wyścigi na rowerach 2.43. Proszę. I już panowie przyspieszamy. Stefan Bubowal, 2.43.18 wyścigi rowerowe, alkogogle, drugi czas. Oj. Coś się stało chyba. A rozumiem, czyli dla bezpieczeństwa on się wyłącza, tak? No to przy okazji poznaje. No właśnie. Tak, zobacz jaki miał świetny czas na alkogogla, minuta 25. No i zobaczymy jak poradzi sobie tutaj, na rowerze było troszkę gorzej, 3.56. Mamy? Aha, mamy, no właśnie, panie sędzio, czy to jest próba, a jedzie czy? 3, 4, 5, 6, 7, no znalazła sposób jakiś i teraz dawaj, 51, a tutaj zawsze wyhamowuje, 4, 5 i 59, 55 sekund, 59, no Kasia, brawo, a uśmiech na twarzy? No gdyby nie wyhamowało, jesteś najlepsza w swojej grupie. No gdyby mi nie wyhamowało na końcu. No właśnie, a już jeździłaś na tym wcześniej? Nie, jeszcze nie. Pierwszy. Dopiero dzisiaj? Tak. No to widzisz, 28 tysięcy jest twój. Proszę, jaka frajda. No, teraz ten pan, który chce wystartować w piciu piwa na czas. No i nie. Spotkamy się w Zakopanem. Tak jest. W dół. Tak, za tydzień. Próbujcie kochani, zajdę zobaczyć jak tam w tych alkoholach. Tu jeszcze raz tylko powtarzamy, najlepszy czas 53 z kawałkiem. Oczywiście czasy przejazdu były lepsze, tylko oczywiście dopisywanie punktów. Nie mów. Minuta 04. Bez pachołków? Matylda, gdzie jesteś? Drodzy Państwo, muszę się Matyldy za... A to, hej, kochany, ona 3 dni trenuje, ma dopiero 18 lat, a słuchaj, idzie jak burza. Matylda, ty dobry gigant jesteś. Muszę tutaj najpierw na ucho powiedz, czy znalazłaś jakiś sposób. Powiedz. A, widzisz. Widzisz? Matylda ma inny sposób niż Grzegorz i Alicja, bo tutaj, ale na koniec, zdradzimy każdy sposób, ale rekord, drodzy Państwo, panowie, Matylda, minuta 04, fantastycznie. Andrzej, tutaj jeszcze chodź.
Tutaj Andrzej Mąka, czy tutaj za chwilę też tutaj się zmajerujemy, nakłady jak się skończą. Bo tutaj będziesz w alkogoglach. Gdzie to mamy te alkogogle? Grzegorz Granica się przygotowuje. Tak, Robert Osen. Grzegorz Granica się przygotowuje, następnie Jakub Jaźwiecki. Grzesiek nie może, bo na dopingu jest. Uwaga, Łukasz. Trzy. Trzy. Poszedł. Dobrze rusz. No i zobaczymy. Dobrze. Tak, przypominam o kiełbasce. Ci, którzy zakończyli, zapraszamy na kiełbaskę. Uważaj na pachołki. Bardzo dobrze sobie. Każdy pachołek 10 sekund. No i teraz zobaczymy, jak sobie poradzi. Ładnie daje. Tutaj słyszę głosy kibiców. Jaki zrobię obrót. Dobrze, 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 dobrze. Jeszcze troszkę szeroko koło, ale myślę, że za chwilę wyprowadzi. Nie ruszył pachołka. Dobrze, dobrze. Dobrze, Robert. Czas 24 sekundy. Nieźle. No myślę, że dosyć wysoko podniesie poprzeczkę. Już idziemy w kierunku. Że cały czas jeszcze próby są na kładzie bez alkogogli i już podchodzimy. 40 sekund i odliczamy, czy będzie poniżej 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 51, 2, 3, 4, będzie poniżej 55, nie, 56, 0, 9, 56. No dobrze, dobrze, to tak wrażenia. Blokuje jak ja robię. Właśnie. No tu jest bóg. Wiesz, mi to się pociągnęło. A już tak trzymałem, starałem się nie zgrać. Spokojnie, tam, gdzie publicznie została udzielona. Zobaczymy. Dawaj, to troszkę problem. Ale to się nie liczy. Dawaj. Staranowała. Dobrze, że to nie jest tak czas. Chyba jak musiała tyczkę między nogi, to drodzy Państwo, wiecie, co by to było. Wyhamowało ją troszkę. Troszeczkę ją wyhamowało. Jaki mamy czas? 45. Dawaj. Tu właśnie instruktor nam pokazuje, w jaki sposób on to pomyka. Myślę, że go brakuje. Nie rezygnuj! A ba 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 55, 6 i 7. Też piękne drewniane, tak, medale. Tutaj tak jest, Robert oczywiście od razu robi i oczywiście na stronie wintershoes.pl. Tak jest, wintershoes.pl. Tam zdjęcia Roberta i Grzegorza. Również się życzę miejsca Grzesia. Trzecie miejsce, moi drodzy. W sumie 27 punktów w konkurencjach. Małgorzata Augustynia! Małgosiu, proszę, jedna faworytka, Grzegorz. Zobacz, tak jak mówiłem. A przypomnijmy, jakie miały rezultaty, ty, jeżeli pozwolisz. Wyścig rowerowy, 11 punktów, czyli drugie miejsce, potem 8 punktów, czyli czwarte miejsce i czwarte miejsce na Segwayach. Jeżeli w sumie 27. Jeżeli pozwolicie, to przypomnę czasy. 54:35 na Segwayach. Alko Google, 1 minuta 54. Wyścig rowerowy, 2:53:71. Brawo dla gości. Tak jest, piękna postawa. Drugie miejsce, no i drodzy Państwo, już nam tutaj ciśnienie się podnosi. Drugie miejsce, 28 punktów, Justyna Barłodzińska. Justynko, zapraszamy. Gdzie jest Justyna? Nie ma okrzyku radości? Czyżbyś się nie spodziewała, że będzie druga? No. Brawo, jest Państwo, brawo. Czyli więcej spontaniczności prosimy. Blisko, tak tutaj chyba dobrze, nie? Tak. Justynko, dobrze, ale więc zobacz, jak tutaj fantastycznie. W rowerze wydawało się, bo tylko takie mamy wolontariuszki w przybliżu prasowym. Bardzo wysokie punkty. A tutaj trzeba przyznać, że miała 10 punktów, 10 sekund, kiedy czy miała minutę 3 w alkogoglach. No i teraz, drodzy Państwo, serca nam mocniej biją. Jednak, nie wierzę. 33 punkty. Znany młodzież, Matylda! Matylda, no proszę. Brawo. Ja nie będę czytał nazwiska, ponieważ to bardzo ciężkie amerykańskie nazwisko. Matylda? Trenerzer, tak? Tak. No to dobrze przeczytaj. Jakie to nazwisko, jakie korzenie? Holenderskie, no tak, wiatraki. Czekaj, jeżeli pozwolisz, to przeczytam jej rezultaty, bo były fantastyczne. Oczywiście. Ty czytaj na dole. Najlepsza na alkogoglach, 1.04. Tak jest, w Segwayu, 52.96. Drugie miejsce to było i trzecie miejsce na rowerach. Fantastycznie, 3 minuty 07.63, brawo. W sumie teraz do domu zaniesiesz. Bardzo dobry wynik. Chodźcie do wspólnego zdjęcia. Grzesiu, chodź, zrobimy sobie. Brawo dla was, panowie. No, tu też będzie ciekawie, Grzegorz. Gdzie mamy? Popatrz, 38. To bardzo małe różnice. Niesamowite, bardzo małe różnice, faktycznie. Naprawdę. Trzecie miejsce, 38 punktów,
Bartek Leja! Bartek, zapraszamy, stawiałem na niego, słuchaj. 2.24.88 wyścigu rowerowym. Czyli to było trzecie miejsce. Drugie miejsce Alkohole, 1.08. I piąte miejsce Segway? 56.99. Świetnie. Wielkie brawa. I przygotowuje się ten drugi. No, strona internetowa, no. Skoki Polska. No tak myślałem, on dobrze się prezentował, powiem ci. Najlepszy na rowerach. Drugie miejsce Łukasz Szura. Świetny Łukasz, 2 minuty 05, 11. Nikt się nie pomylił. Brawo Łukasz. Najlepszy na Segwayu, 51,65. Fantastycznie. I szósty na alkohol. Minuta. Lubi pić, tak jest, lubi pić. Minuta 30. No i ten najlepszy, ale było ciekawe. I the winner is... Panie i panowie, ladies and gentlemen. 40 punktów w sumie zdobył. Bartek Kukucz! Bartek, gdzie jest Bartek? Leci do was. Leci do was. Pierwsze miejsce na alkohola. 2.05. Drugie miejsce na rowerach? Tak jest, to była 2 minuty 19.83. I czwarte miejsce na Segwayu. 56.50. Gratulujemy. Wielkie brawa. Wielkie brawa. I zapraszamy do zespołu. Właśnie oczywiście była informacja z kartami. Kto, gdzie, dalej, dlaczego. Klasyfikacja zespołowa. Kilka zespołów. Ski Jumping i Przyjaciele. Orły. Leszcze. I zespół o nazwie Ci, których imion nie wolno wymawiać. Rozumiem, o to czekamy. Podajemy tylko najlepszy. Zwycięzcą został zespół Orły. Yes! Podzielona przez ilość uczestników zespołu zdało średnią 29,88. Zapraszamy. Co mają i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. A, drodzy Państwo, Orły. Orły, Sokoły. Podzielicie się. Podzielicie się. Kasiu, chodź do środka. Grzesiu, też tutaj. Wstajemy do wspólnego dziewczyny. Stawaj się na podium. Dziękuję Ci bardzo. Drodzy Państwo.